Cześć wszystkim. Znowu Poziom 7. A może ciąg Baldur's Gate 3. Chciałem sobie odpocząć. Ale gra ma ciekawsze rzeczy do pokazania nam. Bądź cicho i patrz, jak Will tańczy. Oh. Sorry. I didn't see you standing there. Lost in the steps, truth be told. I need them to be just right. I wouldn't want to fail my new partner. Nowego partnera? A któż to taki? As luck would have it, he just arrived. May I have this dance? Sorry, kasza mnie wziął. Powiem tak, w ramach doświadczeń czy eksperymentów. Well, zdajesz sobie sprawę, że jednego dużo lepiej wyglądającego gościa ostatnio opuściliśmy z koszem. Czy jak to się mówi? Daliśmy mu kosza, o więc... Jeżeli o to ci chodzi, to... Występy, wiruj z rozmachem i zapamiętaniem. Dajmy nawet bonus. Nie będę tego przerzucał. Nie będę dobrze tańczył dla Willa. Myślę, że to najlepsza opcja. Don't you worry. It takes years to master the Volant. Pięknie tańczysz, na pewno szybciutko mnie nauczysz. Może nie. Uśmiechnij się za kłopotami. Don't you worry. You are a joy to witness. But perhaps we might try a more intimate style. Może nie. To już za wiele. Czas na mnie. Oh. I mean, yes, of course. The sun only rests for so long. Thank you. For the dance, I mean. I won't forget it. Oh. Smutno mi widzieć dwie najfajniejsze postacie w drużynie, że musimy dać im kosza, ale ich zachowanie mógłbym określić tylko jako krytyczne nierozpoznanie sytuacji. Bardziej, że posępna stała tuż obok i tylko się patrzyła. Well, my day just improved. Did you want something? Dobra. Very serious of you. But go ahead. W sumie tego chyba nigdy nie wiem. Ma te same teksty co wcześniej, ale chyba tego nigdy nie wybieraliśmy. Even if I could remember, I'm not sure I'd tell you. I don't want your ego to get overinflated. Dobra. Ciekawe, że akurat romans, postać, z którą prowadzimy, powiedzmy, aktywny romans, póki co w drugim akcie jest najmniej scen romansowych, jeżeli tak to można nazwać, więc... gro.
Dobra, nie chce mi się przerywać, więc szybko rzucę nasze zaklęcie. Zobaczymy, czy zbroja Agatys będzie się naszym nowym przedmiotem przerywać. Dobrze? Gdzie jest rozmowa ze zwierzętami? Tutaj jesteś. Przy okazji Mugok spytał parę rzeczy. Między innymi błogosławieństwo oszustwo? Nie. Gdzie to jest? Przebranie siebie. To rzeczywiście jest rytuał, więc nie wymaga tych. Tak Mugok wspomniał, że można się przebrać za jakąś rasę, która jest niska. I to by na przykład w tym pierwszym rozdziale spowodowało, że moglibyśmy przejść przez tą małą dziurę dla niziołków, nie rzucając pomniejszenia postaci. Ponieważ to jest rytuał, nie kosztuje nas czarów itp. itd. Dobra. Ze szczurami. W sumie chyba jakbyśmy się na nie rzucili, chyba nie jest aż taka zła opcja. Te szczury nie wydają się być w jakikolwiek sposób praworządne ani przydatne dla kogokolwiek. Więc nad tym się jeszcze zastanowię. Umbralny klejnot. Skąd to się wzięło? Nie wiem. Głęboki, ciemny, niczym bezgwiezdna noc. Otrzymaj to. Serduszko. Łoże Orthona. Zbadaj mi. Bed made of corpses. Disgusting and uncomfortable. Znacznie komuś musiało pasować. Bed made of corpses. Disgusting and uncomfortable. Parę jakichś rzeczy. Rękawice mrocznego sędziego. Ataki bronią zadają dodatkowe obrażenia nekrotyczne, rzuty obronne, siła. Czy to jest to, co ty masz? Podobne. What have we here? Okej. At least things have stayed interesting. Coś jeszcze tu mamy? Raczej nie. Have to keep going. Tutaj trochę śmieci. Dobra. Tutaj widzieliśmy, jak ta bestia, w sumie teraz o tym pomyślałem, jak pierwszy raz tędy szliśmy, to widzieliśmy, jak ta bestia tędy uciekała. I to myślę, że ona chciała nas tą pułapkę. Wciągnąć. Może, że poszliśmy naokoło. Let's see. Chambers of Penance. Nie brzmi zachęcająco. Czy to jest szar? W własnej osobie? Damn, boy. Dobra. Przejdziemy tutaj obok. Co my tu mamy? Wygląda złowieszczo. Pajęcze mięso. A, cokolwiek żywi się tak dużym pająkiem. Well-chewed spider carcass oozes on the ground.
Śledztwo, przyjrzyj się. A właśnie, ta ikonka nie służy do handlu, tylko to jest po prostu wybór postaci. A to nie jest sakiewka, tylko to jest pionek. Więc tak. To druga rzecz, o którą Mugok się pytał. Przy okazji, skoro to wymaga inteligencji, czy możemy zmienić na Gale'a? Jakiegoś powodu nie możesz dołączyć do rozmowy. Moment, a jeżeli teraz zainicjuję, kiedy Gale jest w pobliżu, teraz próbuję zmienić na Gale'a? Jakiegoś powodu Gale nadal jest poza rozmową. Dobra. Oh, I have the magic touch. Well-chewed spider carcass oozes on the ground. No, masz biegłość w śledztwie, nawet nie wiedziałem. Dostaniesz jeszcze bardowską inspirację. Przydałaby się jakaś informacja, ile jeszcze mamy wolnych. Aczkolwiek to nie jest coś, co raczej potrzebujemy dużo. Ładnie, 29, dwukrotnie na przerzucić. Fresh bite marks, an old puncture wound, and a faint pulse of something not entirely natural. Mag, wiedza tajemna. Przyjrzyj się mięsu w poszukiwaniu oznak magicznej ingerencji. Możemy dać drugą, ma bardowską inspirację, czemu nie? No, mogliśmy zawalić to bez inspiracji. The meat is oozing, but not with blood. It's been dosed with a potion. Polisz je? Ciągnij powietrze głęboko przez nostrza. Sulfur, decay. And a thin whiff of something unexpectedly fragrant. Okej, Gale. W ramach nauki. The meat tastes of rot and sour milk. Your stomach lurches, but your loins tingle. Was that arousal? My, my. Is it me, or do I see a bit of flush in those cheeks? In amongst the rot is an unmistakable sweetness. Succubus spittle. The meat is charmed. Momencik. Co to właściwie doszło? A że to jest... zaczarowany jakoś, tak? Wolisz jeszcze raz. Dobra. Czyli możliwe, że ktoś tutaj zwabił tego pająka, czy coś? Nie. Pozwiedzajmy. Zardzewiała broń. Skrzynia wygląda bardzo podejrzanie. Zobaczmy dookoła, co tu mamy najpierw. Skrzynia wygląda bardzo podejrzanie. Buty błyskotliwości, przewrócenie bardowskiej inspiracji. Nie potrzebujemy takich rzeczy. I co, tyle? Wygląda na to, że tyle. Dobra. To idziemy dalej. Co my tu mamy? Powieszone zwłoki. A very gory idea of art. Yeah. Cokolwiek więcej? Nie.
Dobra. Możemy zejść tędy tutaj. To nie jest zły pomysł. Możemy tamtędy wrócić na górę. A tutaj? Serduszko przeskoczysz? Nie. Jakieś tam mamy lustro. Mógłbym zużyć jakiś lot. Czy coś ten deseń. Chyba mamy dużo mikstur latania. Dobra, zużyję ja to. I zobaczymy, co to za lustro. Hops. Need to find a way forward. The mirrors here seem to not reflect light, but devour it. To tyle? Okej, zmarnowałem potkę latania tylko po to, żeby zobaczyć. Okej. To jest w sumie przejście. Dobra, wczytaj mi jeszcze raz. Skoro tu jest przejście, to pewnie będziemy chcieli tam pójść, tak czy inaczej. Ale nie chcę marnować 4 potek latania. Więc wróćmy tutaj i zobaczmy, co tutaj mamy. Czy my tutaj byliśmy? Chyba tak. Dobra. Nie, tu jest skrzynia nieotworzona. Tutaj nie byliśmy. No one stopped me yet. Skaczcie. Wiem, że umiecie. Nie chcę skoczyć. Czy była jakaś aktualizacja, która zepsuła ten exploit, który tak mi się bardzo podobał? Wysoce niefortunne. Dobra, możemy zawsze się wrócić i spojrzeć jeszcze raz z drugiej strony. W sumie i tak to chcieliśmy zrobić. Kolejny szczur? Czy masz coś więcej do powiedzenia niż pozostałe? Dobra. Ghoul zwiadowca. Rozkazy od B. Masz znaleźć sposób na dostanie się do artefaktu. Szukaj w bibliotece. Nie zbaczaj ze ścieżki. Nie zawiedź. Wróć ci jak najszybciej. Dobra, wiecie co, to mnie zastanawia. Możliwe, że B jeszcze nie posunął się w
znaleziskach. Więc może pogadajmy w końcu z nim. Myślałem, że Baltazar będzie końcem naszej podróży tutaj, ale wygląda na to, że nie. Może powie nam coś przydatnego. Siema, Bal. Ah, the interloper. And in one piece as well. Not just any true soul would have succeeded in following my path through this place. You should be pleased. Zacząłem bitwę tuż pod twoim nosem, przydałaby się jakaś pomoc. Do you truly expect your betters to sully their hands to aid you at every turn, true soul? Such a poor grasp of hierarchy. But never mind. Your potential may outweigh your ignorance. I am Balthazar, chief advisor to General Thorne, and entrusted with a mission of utmost importance. Do you know what is at stake here? Ale on jest brzydki. Myślałem, że będzie ładnie wyglądał. Jesteś pewien, że już kiedyś czytałeś o wybitnym Baltazarze, tylko gdzie? Wiecie co? Interesuje mnie to. Dajmy rzucenie ponownie. Tak lepiej? You remember an ancient scroll rescued from an Amcathran monastery? It spoke of Balthazar, monastic order's leader. Specifically, it recorded his death. Przypominam sobie opowieść o mnichu Baltazarze. Muszę powiedzieć, że legendy nie oddają ci sprawiedliwości. He didn't seem very legendary when I took his name. Naught but a pile of bones. Impressive tomb, though. But enough idle chatter. Keep to the matter at hand. You do know what's at stake here. Yes? Oświeć mnie. There is a relic here. One which General Thorne desires. No, needs. I will retrieve it for him. And you will help me. Ignorant you may be, you've shown some prowess in scouting and combat by making it this far. Możesz się dowiedzieć czegoś więcej. Dlaczego ten relik jest taki ważny? Jak działa? Fine, if it'll spare me your bleating. The relic lends the general his strength, his invulnerability. It must be recovered before his enemies attempt to exploit it. Byłaby bardzo szkoda, gdyby to zostało wykorzystane przeciwko niemu. To brzmi jak twój problem. Potrzebujesz mojej pomocy? I do not need you or your help. But you are here in spite of that, so I may as well make use of you. The relic is close. But the way is barred, and Shah's dead are uncooperative. Clear the path for me by blade, cunning, or whatever it takes. I will remain here until you have succeeded or fallen. I'd trust this gas bag about as far as I can throw him, which isn't far. But perhaps better to play along for now. No może nie mów tego tak głośno, Shar. Masz to za sobą pod dostatkiem. Daj mi coś, co pomoże w poszukiwaniach. Fine. I will assign flesh to aid you on your way. Ring this bell, and he will come. My brother is no intellectual powerhouse, but he is strong, loyal, and punctual. Should a fight turn against you, remember the bell. Przydałby się w poprzednim odcinku. Szkoda, że wcześniej z nim nie pogadałem.
Weźmy dzwonek. Czekaj, to on jest twoim bratem? In part, yes. My poor unborn twin. Mother always resented me for it. Said I strangled him in the womb. If you can believe such tripe. Besides, once I developed my powers, I fetched him from the graveyard and brought him back. Gave him a new, better body. Alas, mother was not pleased. A, widzisz, cokolwiek nie zrobisz źle. Zabijesz źle, przewrócisz do życia źle. O, co za ludzie. Co się stało z twoją matką? We're still close. She's in a jar on the shelf. Over there. Dobra, weźmy dzwonek. Flesh will remain here until called. But don't fear. He has very sharp hearing. I chose his ears myself. Now, get to work. Hmm. Teraz bardzo żałuję, że go nie mieliśmy w poprzedniej walce. Byłaby duża szansa, żeby tego nie przeżył, tej walki. Nie wiem, czy by to duży problem stanowiło dla Baltazara. Brzmi jak coś, to po prostu by musiał kolejny czar zmarnować na przewrócenie go z powrotem do funkcjonowania. Ale mimo wszystko mogłoby się przydać, gdybyśmy się go pozbyli wcześniej. No cóż, no cóż. Nothing of value comes easy. Overcome my trials and win my embrace. Okay. I shall prove myself worthy, Lady Shaw. Cokolwiek powiesz? Serduszko? Her most vaunted treasure. Próba ostrożnego kroku. Poczekajcie tutaj. I don't need any attention right now. Light on my feet. Misa ofiarna. The bowl contains an ancient rust-colored bloodstain. It forms a neat disc, as if spilled calmly and willingly. Hmm. Dalej do misy trochę własnej krwi. Nie starczyłoby palec cignąć? Czego muszę to zawsze tak to... dramatycznie tak to robić? Że gdybyśmy byli niewidzialni, przy okazji zapomniałem, że mam sam większą niewidzialność. Ready and willing. Pewnie by nam to zamknięte. My face protects me. Możesz to otworzyć? Effort. Perhaps you are not worthy of my embrace, child. Dobra. Jeszcze raz to spróbujemy, tylko tym razem. This is one of Lady Shah's trials. Allow me. It's important. Jak sobie życzysz? There is work to do. Dobra. Spróbujmy ją uniewidzielnić. Still breathing, despite everything. Ciekawe, czy oni mają jakieś zobaczenie niewidzialnego. Wygląda na to, że nie. Dobra, ciekawe, gdzie jest ta laska, której szukamy. A przy okazji nasza niewidzialność jest ograniczona czasowo. Może lepiej się pośpieszmy. Pstryk.
Nie chciałam tego zrobić. No cóż, jak już się zrobiło, to trudno. Wstawaj szybko. Chyba nie zdążymy z tą niewidzialnością. Wstawaj. Okej. Spróbujmy jeszcze raz. Tu jest przycisk, dlaczego nie możesz go nacisnąć? Dobra, co gdyby ktokolwiek inny to spróbował zrobić? Dotarcie do celu jest niemożliwe. Mieliśmy kiedyś jakieś buty, które nas przed tym chroniły. Dokładnie. With haste. This calls for careful footwork. Dobra. W razie teraz już to pstryk nas nie będzie bolało. A przyjdź tutaj. Może nie. Dobra. Czyli to będzie dalej tylko tłuszcz? Dobra, jeżeli się tutaj schowamy za rogiem, ciekawe czy nas zobaczy. Nie. To dobrze. Okej, tylko trzeba jeszcze chyba nacisnąć dźwignię. Dobra, przywołajmy Ronsię tutaj. Niech to nam naciśnie. Okej, to jednak nie jest to. Dobra, jest jeszcze jakiś inny przycisk tutaj? Nie widzę żadnego innego. A, tutaj jest jeszcze jakaś dźwignia, okej. Zobaczymy raz. Dobra. Perspektywa nie ułatwia tutaj nic zrobić. Musisz udać się na krótki odpoczynek? Serio? Dobra, Gale, chyba też masz Ronsię, tak? Nie.
Jeszcze gdzieś, gdzie to było tutaj? Okej, to nie zrobiło tego, co myślałem, że zrobi. Jak to zmieniło wszystko? Teraz możemy przejść tutaj bezpośrednio? Out of sight, out of mind. Auć. Dobra. Czy pojawiła się jakaś nowa dźwignia, którą moglibyśmy nacisnąć? To ustawienie w ogóle nie wygląda lepiej. Bo poprzednie było lepsze. Cokolwiek. Ciekawe. Jak właściwie to jest trudne do otworzenia? 10. No, możemy po prostu otworzyć. Warunkiem, że nie zawalimy rzutów. No dalej. To mamy więcej niż 50% szans na otworzenie tego. Dziękuję. Okej. Wygląda na to, że to są nasze próby. Słowo mądrości Szar. A soft step is better than any armor. Jeżeli cię nie widać, wszędzie cię wpuszczą. Coś w tym jest. Dobra. Spójrzmy jeszcze na to i na te wazy. Właśnie ten przycisk zaczął działać właściwie. Okej. Ogólnie niezbyt ciekawym. No dobra. Spójrzmy jeszcze szybko tutaj do tych skrzynek. No, narzędzia złodziejskie, fajnie. To jest problem z tą grą. Są trzy skrzynie. Dwie z nich zawierają kompletne graty, a jedna z nich przydatną rzecz. I weź teraz tutaj ignoruj wszystkie te skrzynie, czego większość z nich nie zawiera nic przydatnego. Dobra. Tyle, jeżeli chodzi o ten test. Ale wcześniej też znaleźliśmy jeden umbrowy klejnot. Domyślam się, że mamy jeszcze kilka znaleźć, jeżeli mamy przejść te... Nazwijmy to próby.
seeking to become Dark Justices, I will follow in their path. I will succeed. Rękawica Szar, z której powstanie Armia Mrocznych Sędziów i wyruszy do boju przeciwko tym, którzy odrzucają jej objęcia. Powiadają, że nazwa tego najświętszego z miejsc ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze jest serią prób, z którymi muszą zmierzyć się nowicjusze pani Szar, pragnący dołączyć do jej osławionych sędziów. Po drugie reprezentuje najbardziej wojowniczy aspekt objęć pięśniarki nocy. Opancerzoną pieśń, która zmiażdży jej wrogów, zaś tych, którzy jej służą, weźmie łagodne objęcia. Aby zmierzyć się z ostateczną próbą Szar, nowicjusze muszą najpierw zdobyć prawo dojścia do niej. Ukończenie każdej z prób jest nagradzane umbralnym klejnotem. Każdy klejnot przybliża zwycięzcę do pieśniarki nocy. Gdy droga będzie otwarta, nowicjusze składają ostateczną ofiarę. Przelana seluicka krew zwiastuje narodziny nowego mrocznego sędziego. Więcej o nich czytam, tym mniej się mi podoba ta cała ta religia związana z Szar i w ogóle. Dobra, mam jeszcze kilka drzwi tutaj. Będziemy je badać w kolejnym odcinku. Póki co, dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.